Ministrem w nowo powołanym rządzie polskim została Świebodziczanka Anna Zalewska. Nowy skład rządu oficjalnie przedstawiła dzisiaj premier Beata Szydło. Zalewska wymieniona została jako minister edukacji narodowej. Anna Zalewska urodziła się w 1965 roku w Świebodzicach. Ma 50 lat. Z wykształcenia jest nauczycielem. Jednak ostatnie lata była przede wszystkim samorządowcem, a potem parlamentarzystą. Zalewska była posłem na Sejm 6, 7 i obecnie została wybrana na 8 kadencję. Mieszkańcy powiatu pamiętają ją jako radną powiatową, wicestarostę. Należała do Unii Wolności, a później przeszła do Prawa i Sprawiedliwości.